To serdecznie Państwa witam w Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. My się strasznie cieszymy, że już ta normalność wraca. My też. Jeszcze bardziej. Także my też. To nie jest tak, że my nie chcemy tu Państwa widzieć, wręcz przeciwnie, Państwo nadają sens naszej pracy tak naprawdę. Także bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu rzecznikowskim. To jest wyjątkowe spotkanie rzecznikowskie, ponieważ mam tę wielką przyjemność przedstawić Państwu naszego nowego pracownika. To jest taki nowy, stary pracownik, ponieważ pewnie większość Państwa bardzo dobrze Pana Wojciecha Święta zna i kojarzy i z książnicy, i z różnych kwerend, i z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i z muru, i z... Macierzy, z kalendarza cieszyńskiego i z różnych wielkich projektów cieszyńskich. Także jest mi niezmiernie miło Pana Wojciecha Święta w naszym gronie muzealnym powitać i to już się zdarzyło kilka tygodni temu, ale bardzo się cieszę i tu już słyszę, właśnie przed chwilą słyszałam, jaki to świetny temat. Także my mamy nosa do tych pracowników, tak powiem, ale bardzo się cieszę i w związku z tym mam jeszcze powtórzę, bo mam wielką przyjemność Pana Wojciecha Święta zapowiedzieć jako dzisiejszego prelegenta. Konfederaci barscy są chodliwi widocznie takoż. Także bardzo dziękuję za przybycie. Zapraszam na ten wernisaż i bardzo się cieszę i oddaję głos Panu Wojciechowi Świętowi. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie, a Pani Dyrektor za to jakże miłe powitanie. Temat naszego dzisiejszego spotkania, Konfederaci Barscy w Cieszynie. Jest to temat poniekąd okolicznościowy, ponieważ jakkolwiek rok Konfederacji Barskiej w Polsce przypadł na rok 2018, także miał miejsce już 3 lata temu, tak generalność Konfederacji Barskiej do Cieszyna przeniosła się końcem roku 1771. Nie można tutaj wskazać takiej konkretnej, dziennej, sztywnej daty. W każdym razie miało to miejsce około 250 lat temu. Dlatego właśnie to nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter nieco okolicznościowy. Pamięć o tych wydarzeniach nie jest wśród mieszkańców Cieszyna, wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jakaś szczególnie żywa, przynajmniej tak mi się wydaje, choć jest to przecież tak naprawdę jeden z niewielu tak jaskrawo polskich epizodów w historii naszego miasta przed Wiosną Ludów w roku 1848. Być może dzieje się tak dlatego, że po konfederatach nie ma w Cieszynie żadnych zidentyfikowanych pamiątek. Mamy jednak zabytek związany z Konfederacją Barską pośrednio. Mamy go tutaj nawet, ten zabytek, fizycznie. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, kto to jest. Jest to oczywiście rosyjski dyplomata, ambasador Nikolaj Repnin, którego knowania właśnie do wybuchu Konfederacji Barskiej doprowadziły. Także zapisał się w historii Polski niezbyt chlubnie, także w późniejszych czasach, między innymi biorąc udział w tłumieniu insurekcji kościuszkowskiej, czy przygotowując dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego akt abdykacji. Jednak kilka lat po stłumieniu Konfederacji Barskiej gościł w Cieszynie w charakterze sygnatariusza pokoju cieszyńskiego w roku 1779. Portrety wszystkich tych sygnatariuszy, wszystkich posłów zostały sporządzone, są dzisiaj w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego i właśnie tym sposobem jest także portret Repnina w zbiorach tej placówki.
No i pomyślałem, że jest to dobra okazja, żeby właśnie ów portret Państwu zaprezentować. No i może o samym Repninie też przy okazji powiemy jeszcze parę słów, także w kontekście cieszyńskim. Proszę Państwa, może zaczniemy od tła historycznego. Już troszkę tutaj zarysowałem to tło. Wiedzą Państwo, że w roku 1764 królem polskim został Stanisław Poniatowski, herbuciołek, znany jako Stanisław August Poniatowski. Państwo polskie już dużo wcześniej utraciło dawną potęgę. Stanowiło wówczas de facto protektorat Imperium Rosyjskiego, a elekcja nowego króla odbyła się pod rosyjskimi bagnetami. Nowy król, dawny kochanek carycy Katarzyny Wielkiej, w założeniach Rosjan miał być królem uległym, królem, który będzie spełniać ich żądania względem Rzeczpospolitej. Rządy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od samego początku aż do zniknięcia Polski z mapy Europy 31 lat później to taki, można powiedzieć, istny roller coaster. Działo się bardzo dużo przez te 30 z hakiem lat. Przeważnie działo się źle, a wynik był taki, jaki był, czyli zniknięcie Polski z mapy Europy. Król wraz z popierającym go początkowo stronnictwem Czartoryskich, tak zwaną familią, rozpoczął swoje rządy od prób rewolucyjnych reform podważających dotychczasowy porządek, godzących w interesy szlachty. Były to głównie reformy skarbowe, możliwe do przeprowadzenia ze względu na likwidację podstępem liberum veto właśnie w tych sprawach skarbowych. W tym czasie z inspiracji Repnina pojawił się temat równouprawnienia innowierców, czy też mówiąc inaczej, dysydentów. Czemu sprzeciwiała się polska katolicka szlachta? Zaniepokojona tymi reformami, tym wzrostem polskich ambicji Rosja dalej próbowała grać sprawą innowierców rękami Repnina, co doprowadziło w marcu 1767 roku do zawiązania się dwóch konfederacji, słudzkiej i toruńskiej, to były konfederacje właśnie innowierców, w odpowiedzi na co powstała Konfederacja Szlachty Katolickiej, wymierzona przeciwko królowi. Kilka dni później powstała Konfederacja Radomska. Także w kraju zaczęło się robić nieciekawie. Rosjanie wykorzystali to jako pretekst do wkroczenia na terytorium polskie ze swoimi wojskami, o co zresztą prosił sam król, żeby zrobić porządek. Jeszcze w 1767 rozpoczęto obrady tak zwanego Sejmu Repninowskiego, który miał cofnąć stan rzeczy do stanu sprzed roku 1764, czyli sprzed tych początkowych reform zaprowadzonych przez familię i Stanisława Augusta Poniatowskiego. W Sejmie brali udział głównie posłowie przez Rosjan przekupieni, żeby skłonić do uległości tych, którzy nie dali się przekupić. Uprowadzono i zesłano na Syberię czterech przywódców Konfederacji Radomskiej. Skończyło się tak, że steroryzowany Sejm uległ Rosjanom, podpisując traktat o wieczystej przyjaźni, a następnie przyjęto tak zwane prawa kardynalne, które już de jure prawnie
czyniły Rzeczpospolitą protektoratem Imperium Rosyjskiego. To właśnie te wydarzenia stały się bezpośrednim powodem wybuchu Konfederacji Barskiej. Już przed ostatecznym przyjęciem tychże praw kardynalnych, co miało miejsce 26 lutego 1768 roku, grupa szlachciców opuściła stolicę Rzeczpospolitej, udając się na Podole do miejscowości Bar, gdzie 29 lutego zawiązano konfederację. Dokonali tego szlachcice uważający się za polskich patriotów na czele z biskupem kamienieckim Adamem Stanisławem Krasińskim. Nazwisko warto zapamiętać, ponieważ jeszcze w czasie naszego dzisiejszego wykładu kilka razy zostanie przeze mnie przywołane. Drugą taką ważną postacią, jeśli chodzi o twórców Konfederacji Barskiej, był marszałek nadworny koronny Jerzy August Mniszech. Konfederacja była skierowana przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, także personalnie przeciwko samemu królowi. Planowano doprowadzić do jego detronizacji. Były nawet pomysły, żeby go fizycznie zgładzić. Takim bardzo, bardzo, bardzo mocnym zapalnikiem tego konfliktu były także te sprawy związane z innowiercami, ponieważ polska szlachta była fanatycznie katolicka i po prostu wywołanie tematu przyznania równouprawnienia innowiercom potraktowała jako no, obrazę swojej rodzimej, świętej katolickiej wiary. Proszę Państwa, Konfederacja Barska objęła swoim zasięgiem całą Rzeczpospolitą. Często bywa nazywana pierwszym polskim powstaniem narodowym. Budzi raczej skojarzenia pozytywne, w przeciwieństwie na przykład do Konfederacji Targowickiej. Bywa jednak, że jest oceniana trochę gorzej. Bywa, że jest nazywana na przykład serią szlacheckich ruchawek. Można też na nią patrzeć jak na niewypowiedzianą wojnę z Rosją, czy też po prostu polską, wewnątrzpolską wojnę domową. Podobnie jak wiele innych wydarzeń z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, jest trudna do jednoznacznej oceny. Dlatego też ja od tego postaram się powstrzymywać, ograniczając się do suchych faktów. W walkach po stronie powstańców wzięło udział nawet do 100 tysięcy ludzi. Także był to faktycznie duży zryw. Stoczono około 500 potyczek. Życie miało stracić około 60 tysięcy osób. Także bardzo dużo. To są rachunki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 14 tysięcy polskiej szlachty miało zostać wysłane na Syberię, według rachunków Repnina. Bezpośrednim następstwem Konfederacji Barskiej był oczywiście pierwszy rozbiór Polski. Dodajmy jeszcze tylko, że w wyniku wybuchu Konfederacji Barskiej nieco ponad rok później, w kwietniu roku 1769, ze swoim urzędem pożegnał się sam Repnin, który tymczasem na pewien czas opuścił granice Rzeczpospolitej, powrócił tutaj po niespełna 30 latach, żeby właśnie tłumić insurekcję kościuszkowską. Proszę Państwa, co wtedy działo się w naszym regionie? Otóż to był dobry czas dla księstwa cieszyńskiego, ponieważ po bardzo złym czasie, po tym jak bezpośrednio księstwo objęli we władanie Habsburgowie, którzy początkowo zupełnie się tym skrawkiem ziemi nie interesowali, w 1766 roku księstwo cieszyńskie w Lenno otrzymali
córka Marii Teresy, Maria Krystyna Habsburg, wraz z mężem, lepiej znanym księciem Albertem, księciem saskim, który znany jest pod przydomkiem Alberta Sasko-Cieszyńskiego. I Albert Sasko-Cieszyński był dobrym włodarzem księstwa, przyczynił się do jego rozwoju, do zapoczątkowania tutaj przemysłu, do tego, że księstwo faktycznie na mapie ówczesnej Europy zaczęło coś znaczyć, zaczęło być zauważalne. I zawiązanie Konfederacji Barskiej niedaleko za granicami księstwa cieszyńskiego tak naprawdę, to znaczy może nie tyle zawiązanie, co właśnie to, że po prostu za granicą panowała wojna domowa, postawiło harmonijny rozwój księstwa cieszyńskiego pod dużym znakiem zapytania. Zobaczmy, jak ówczesną sytuację relacjonował późniejszy burmistrz Alojzy Kaufmann. Cały kraj był w buncie, mowa o Rzeczpospolitej. Cały kraj był w buncie, rabunku i mordzie. Całe prowincje uległy wyludnieniu i dewastacji, do czego przyczyniły się rosyjskie lekkie wojska. Ci, którym udało się uciec, trafili na Węgry, do Turcji, Prus czy sąsiedniego państwa austriackiego. Bielsko i Cieszyn przyjęły setki uchodźców. Okrucieństwa te zostały spotęgowane przez zarazę z 1770 roku, która szalała w tym nieszczęsnym kraju od lipca do września. Także wiele miejsc i regionów całkowicie wymarło. Kordon na granicach chronił nasz obszar przed tą niszczycielską zarazą. Koniec cytatu. Dodam jeszcze tylko, że w innym miejscu kroniki Kaufmana, przy kalendarium, autor zanotował przy latach 1768-1771 mnóstwo wychodźców i malkontentów polskich bawi w Cieszynie. Dowódcy Konfederacji Barskiej szukali schronienia poza granicami Rzeczpospolitej, między innymi na Śląsku. Tym sposobem w Cieszynie jeszcze w roku 1768, czyli praktycznie bezpośrednio po zawiązaniu Konfederacji, osiadł jeden z jej przywódców, wspomniany już przeze mnie biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński. Tu też na przełomie sierpnia i września tego roku 1768 gościł u siebie w Cieszynie 21-letniego Józefa Wybickiego, przyszłego twórcę słów Mazurka Dąbrowskiego. Narada tych dwóch panów, a może jeszcze ktoś z nimi był, takiej informacji już nie mamy, w każdym razie miała miejsce narada, która dotyczyła starań o wsparcie dla Konfederacji na dworach innych państw europejskich. Zainteresowani osłabieniem Rosji i tak zwanego systemu północnego, obejmującego właśnie Rosję i jej sojuszników, byli Francuzi, którzy obiecali pomoc finansową, militarną oraz dyplomatyczną pod warunkiem, że Konfederaci utworzą organ naczelny dowództwa. Dotychczas było to 66 lokalnych konfederacji. Pewnie dlatego mówi się czasem o tej serii szlacheckich ruchawek. Po powrocie z rokowań w Paryżu w roku 1769 przebywającego wciąż w Cieszynie biskupa Krasińskiego odwiedzili między innymi generał wojsk koronnych i wojewoda lubelski Antoni Lubomirski, generał wojsk litewskich i kasztelan połocki Adam Brzostowski, podskarbi wielki koronny Teodor Wessel i inni.
by ułożyć plan powołania do życia generalności, a także dyskutować nad dalszymi perspektywami Konfederacji, między innymi właśnie obaleniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ciekawie tą grupę charakteryzował najlepszy polski historyk zajmujący się Konfederacją Barską, Władysław Konopczyński. Cytuję. Są to już innego pokroju ludzie niż pierwsi entuzjaści, co na Podolu podnieśli sztandar powstania. Zdatniejsi do intrygi niż do śmierci za ojczyznę lub wiarę. Pragną obalenia Stanisława Augusta co najmniej równie gorąco jak wypędzenia Rosjan, a liczą więcej na szczęśliwy obrót spraw europejskich niż na własne szable. Dodajmy, że kandydatem na przyszłego polskiego króla był dla Konfederatów Barskich nie kto inny jak wspomniany już przeze mnie książę Cieszyński Albert, który, przypomnijmy, był także królewiczem polskim, synem poprzedniego króla Polski Augusta III Sasa, a patriotom zależało właśnie na tym, żeby nowy, przyszły król Polski, który zastąpi Stanisława Augusta, wywodził się z dynastii Wettynów, z której było właśnie dwóch poprzednich polskich władców, August III i August II. Z czasem jednak na horyzoncie, że tak powiem, pojawili się inni faworyci do zostania tym kandydatem Bażan na króla polskiego i ostatecznie został nim brat księcia Cieszyńskiego, Karol Krystian Wettyn. Po naradach polscy magnaci rozjechali się po całej Rzeczpospolitej, by pozyskać dla Konfederacji nowych sprzymierzeńców. W tym miejscu może dodajmy też od razu, że w księstwie cieszyńskim Konfederaci gościli nie tylko w Cieszynie, ale również w innych miastach, w Bielsku czy we Frysztacie. W 1770 roku Cieszyn po raz pierwszy gościł w swoich skromnych progach austriackiego cesarza Józefa II. Nie ma możliwości, żeby w tym czasie cesarz nie spotkał się z Konfederatami Barskimi, zapewne właśnie z biskupem Krasińskim. W tym czasie Bażanie negocjowali właśnie z austriackim dworem poparcie państwa habsburskiego dla Konfederacji. Na przełomie sierpnia i września roku 1771 z kolei na Śląsku Cieszyńskim we Frysztacie gościł słynny Kazimierz Pułaski. Widzieli go Państwo na jednym z poprzednich slajdów. Zapomniałem powiedzieć, że to jest taki, no, można powiedzieć, symbol właśnie Konfederacji Barskiej. Człowiek, który odnosił w czasie Konfederacji największe sukcesy militarne. Wracając jednak do pobytu Pułaskiego we Frysztacie, w tym mieście, w miejscowym zamku, na naradzie zebrała się większa grupa konfederatów na czele z widoczną na ilustracji Franciszką Krasińską, królewiczówną polską, która miała zostać właśnie żoną planowanego przyszłego króla Polski, proponowanego przez Konfederatów Barskich, czyli wspomnianego przeze mnie Karola Krystiana Wettyna. Dodajmy jeszcze zupełnie na marginesie, że w tym czasie ta pani, Franciszka Krasińska, miała opinię najpiękniejszej Polki, a żeby było jeszcze zabawniej, była młodzieńczą miłością Kazimierza Pułaskiego. Proszę Państwa, ten organ naczelny Konfederacji, którego powołanie postulowali Francuzi,
został nazwany Radą Generalną Stanów Skonfederowanych lub prościej Generalnością. Powstał ostatecznie 31 października 1769 roku w ratuszu w Białej, jeszcze wtedy w Rzeczpospolitej, tuż za granicami Księstwa Cieszyńskiego. Miał tam wówczas miejsce zjazd marszałków i konsyliarzy z województw, które poparły Konfederację i wybrano władzę tejże generalności, wśród których znaleźli się zwłaszcza w charakterze marszałków generalnych Michał Hieronim Krasiński. To był brat biskupa Adama Stanisława, także taki troszkę nepotyzm. To był marszałek ze strony Polski oraz Michał Jan Pac był marszałkiem generalnym ze strony Litwy. Do roku 1771 generalność Konfederacji Barskiej urzędowała lub w Białej, lub w Preszowie, wówczas na Węgrzech, dzisiaj jest to wschodnia Słowacja. Na marginesie mówiąc, fakt ów w Bielsku Białej, bo dziś oczywiście Biała jest częścią Bielska Białej, został upamiętniony i bielszczanie mają pomnik, który o tych wydarzeniach przypomina. W związku z utworzeniem generalności i obiecanym wsparciem Francuzów, Konfederaci zanotowali w roku 1770 szereg sukcesów militarnych. Największe zanotował właśnie wspomniany przeze mnie już nawet nieraz Kazimierz Pułaski, który 10 września 1770 roku zdobył, a następnie obronił klasztor jasnogórski. Zajęto też m.in. Lanskoronę, Tyniec czy podoświęcimską wieś Bobrek. Z bliższych nam okolic walki toczono o Suchą, Kęty, także o Kraków. W głębi Rzeczpospolitej trzykrotnie próbowano zdobyć Poznań i szacuje się, że w tym czasie Konfederaci sprawowali panowanie, sprawowali władzę mniej więcej nad 1/10 terytorium Rzeczpospolitej. Rok 1771 przyniósł jednak pogorszenie się sytuacji i Konfederaci zaczęli oddawać inicjatywę. I tak, w związku z nasileniem się działań wojennych, militarnych niedaleko granicy właśnie z Austrią, a także ze względu na ogólne pogorszenie się sytuacji Konfederatów, generalność przeniosła się do Cieszyna. I tak dochodzimy do meritum naszych dzisiejszych rozważań. Jak już powiedziałem na początku, nie wiadomo, kiedy dokładnie miało to miejsce. Najczęściej wskazuje się na koniec roku 1771, jednak już we wrześniu tego roku do Cieszyna przybył francuski generał Charles Joseph Baron de Viomenil, który zastąpił swojego poprzednika sprawującego funkcję takiego głównego właśnie generała francuskiego do pomocy konfederatom. Ten poprzednik nazywał się Charles François Dumory. Nowy generał przywiózł ze sobą 20 francuskich oficerów. I teraz mnie, proszę Państwa, zastanawia mimo wszystko, dlaczego na miejsce generalności został wybrany właśnie Cieszyn. Myślę, że może to zaskakiwać z tego względu, że jak już próbowałem Państwu zwrócić uwagę na początku, Konfederacja była skierowana między innymi przeciwko innowiercom, także przeciwko protestantom. Tymczasem w Cieszynie
Cieszyn był miastem z osławionym, ogromnym, monumentalnym kościołem Jezusowym. Tutaj mamy troszkę starszą rycinę. Wówczas kościół już od 20 lat miał ukończoną wieżę. Na nabożeństwa ściągały tysiącami rzesze protestantów z okolic oddalonych o dziesiątki kilometrów. Tymczasem, gdy swoje usługi generalności do Cieszyna przybył ofiarować protestant o nazwisku von Heyking, kurlandzki dyplomata, hrabia Mjączyński przestrzegał go, cytat: większa część społeczeństwa, w sensie konfederatów, jest fanatyczna i będzie źle do pana usposobiona, gdyż jesteś luteraninem, a konfederacja zwrócona jest przeciwko dysydentom. Koniec cytatu. Konfederaci byli znani również z łupienia dóbr mieszkających w granicach Rzeczpospolitej protestantów. Zniszczenia kościołów, czasem posuwali się nawet do zabójstw. Najwyraźniej jednak preferencje przybyszów z Polski nie stały w sprzeczności z wiarą miejscowej ludności i nie ma informacji, żeby na tym tle pojawiły się jakieś konflikty. Proszę Państwa, podstawowym źródłem wiedzy na temat pobytu Generalności Konfederacji Barskiej w Cieszynie są wspomnienia księżnej, która się bardzo pięknie nazywała Teofilia Strzeżysława z Jabłonowskich-Sapieżyna. Zostały wydane właśnie w takiej formie, jak Państwo widzą, pod tytułem Z pamiętnika konfederatki. To jest wybór, ale myślę, że ten cieszyński epizod jest tu w całości opisany. Wydane w roku 1914 właśnie przez profesora Władysława Konopczyńskiego, którego już Państwu tutaj cytowałem. Niestety są napisane językiem wybitnie nieliterackim. Mają charakter głównie dokumentacyjny. I summa summarum o samym Cieszynie mówią niewiele. Autorka wraz z mężem, księciem Józefem Sapiechą, krajczym wielkim litewskim i regimentarzem generalnym litewskim Konfederacji Barskiej, członkiem dowództwa generalności, już Państwo widzieli jego nazwisko na jednym z poprzednich slajdów, przybyła do Cieszyna 28 grudnia 1771 roku. Wyjechała z miasta 30 maja roku następnego, roku 1772. Czego dowiadujemy się ze wspomnień? Pierwsza rzecz, jaka mi rzuciła się w oczy, to potwierdzenie tego, co pisał też Kaufmann, że tych konfederatów i całej tej ludności, która tu przybyła, było faktycznie bardzo, ale to bardzo dużo. We wspomnieniach Sapieżyny pojawiają się dziesiątki nazwisk, choć faktyczna liczba przybyszów z Polski w tym czasie w Cieszynie szła pewnie raczej w setki, w setkach. Nie była to przy tym oczywiście grupa stała, te wszystko było płynne, jacyś ludzie przyjeżdżali, inni ludzie wyjeżdżali. W obradach generalności brało udział średnio 40 osób. I z pamiętnika księżnej Sapieżyny wynotowałem dla Państwa kilkanaście takich najbardziej prominentnych postaci, które właśnie się przewijały przez Cieszyn w tym czasie. Osobny jeszcze slajd mamy poświęcony temu oto panu bardzo znanemu. To jest, proszę Państwa, tak zwany książę Karol Radziwiłł, panie kochanku, noszący takie przezwisko ze względu na swoje ulubione powiedzonko. Postać bardzo interesująca. Z jednej strony najzamożniejszy w tym czasie polski magnat posiadający gigantyczną, trudną do
wyobrażenia sobie fortunę. Z drugiej strony człowiek mający opinię niezbyt rozgarniętego intelektualnie, że tak powiem, znany także ze swoich ekscentrycznych wybryków, znany, ale także uwielbiany, bardzo popularna postać. I właśnie on tutaj, proszę Państwa, w naszym skromnym Cieszynie w tych czasach bawił. A poza nim właśnie mam tutaj na slajdzie kilkanaście osób, nie wiem, czy to dobrze widać, kilkanaście nazwisk z datami, z funkcjami, dwa obrazki. Nie będę Państwu oczywiście tych wszystkich nazwisk czytał. Chciałem tylko unaocznić Państwu, że ta grupa, a przynajmniej jej pewna spora część, to byli przedstawiciele polskiej magnaterii, czyli tej najbogatszej warstwy szlacheckiej, skupiającej w swoich rękach majątki ziemskie i najwyższe państwowe urzędy. Byli to ludzie posiadający gigantyczne fortuny, trochę mniejsze niż Karol Radziwiłł, ale dalej bardzo, bardzo duże. Ludzie przyzwyczajeni do wykwintnego i rozrywkowego życia. Autor jednego z artykułów, jednego z niewielu artykułów na temat konfederatów barskich w Cieszynie nazywa ich wypieszczone, wyfraczone paniąta. I upust tym swoim preferencjom, tej swojej szlacheckiej kulturze, dawali także w Cieszynie. Przez pierwsze kilka dni pobytu w mieście księżna Sapieżyna referuje na kartach swojego pamiętnika głównie to, kto gościł u niej na obiedzie, na obiadach. Faktycznie musiały to być bardzo wykwintne uroczystości. Przewijały się tam na każdym takim obiedzie po kilkanaście lub przynajmniej kilka osób. W kolejnych dniach i tygodniach nie brakuje informacji o różnorakich imprezach, zwłaszcza przeciągających się nieraz do wczesnych godzin porannych balach. Jak podsumował współpracownik Gwiazdki Cieszyńskiej Ludwik Josek, autor właśnie tego największego artykułu o konfederatach barskich w Cieszynie, cytuję: naprawdę nie można się oprzeć zdziwieniu, przeglądając pamiętnik księżny Sapieżyny, że mimo tak tragicznego położenia, w jakim na on czas znajdowały się wojska konfederackie, generalicja poza nudnymi sesjami i jałowymi, wypełnionymi krzykliwą wrzawą dysputami, które z dnia na dzień przeciągały się od godziny 11 do 7 i 8 godziny wieczorem, bawiła się w towarzystwie pań i panów bardzo wesoło. Dodajmy, że na takich balach na jedną panią przypadało średnio 10 kawalerów. Kilka razy autorka jechała też na redutę. I proszę Państwa, ja się tak zastanawiałem, o co chodzi z tą redutą. Czy chodzi o zamek w Cieszynie, czy może jakiś inny zamek w księstwie cieszyńskim, czy może chodzi o szańce jabłonkowskie, a wiedzą Państwo, co to jest reduta? Otóż reduta to jest dawne określenie na publiczny bal maskowy. Także prócz zwykłych bali urządzano także bale maskowe. Oprócz tego zdarzały się także kuligi, jakieś przedstawienia teatralne. Życie towarzyskie było bardzo, bardzo bujne. A potwierdzeniem tego są informacje z drugiego ważnego źródła do pobytu konfederatów barskich w Cieszynie. Wspomnień przytaczanego już przeze mnie tutaj z nazwiska kurlandzkiego dyplomaty Karla Heinricha von Heikinga. Oto jak dżentelmen ów opisywał bal u starosty grabowieckiego i czerkaskiego Mariana Potockiego. Cytuję: zastaliśmy tam mnóstwo osób, w tym ze 20 dam polskich i kilka śląskich, dość ładnych, choć bez wdzięku. Uderzyła mnie różnorodność strojów. Można było tam ujrzeć Polaków o podgolonych głowach, starannie upudrowanych Francuzów, sztywnych oficerów pruskich,
napuszonych Austriaków, niezgrabnych Ślązaków i wojskowych wszelkich narodowości szukających szczęścia przy Konfederacji. W oczekiwaniu Wawrynów i dębowych wieńców ci przyszli obrońcy ojczyzny na razie umieli się tylko bawić. Niestety w źródłach brakuje innych informacji o kontaktach konfederatów z miejscową ludnością. Wiadomo jedynie, że wizytę księżnej Sapieżynie złożyła baronowa Celestowa, żona marszałka ziemskiego cieszyńskiego Jana Rudolfa Ignacego Celesty. Wiadomo też, że konfederaci mieli jakiś kontakt z Sułkowskimi z Bielska oraz z Wielopolskimi z Żywca. 19 marca 1772 roku w imieniny Józefa konfederaci złożyli wizytę komendantowi garnizonu cieszyńskiego oraz starszemu ziemskiemu, jak pisze księżna Sapieżyna, być może chodzi o starostę ziemskiego, cieszyńskiego, z powinszowaniem imienin cesarskich. No bo cesarzem był oczywiście wówczas dalej Józef II. Proszę Państwa, okres pobytu generalności w Cieszynie to dla Konfederacji już tak naprawdę równia pochyła w dół. Wynikająca między innymi z próby porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 3 listopada 1771 roku w Warszawie, o którą oskarżono właśnie Bażan, po czym ich sprzymierzeńcy przestali traktować ich poważnie, bo jednak co król to król, autorytet władzy królewskiej był tak duży, że nie dopuszczano do rozwiązywania problemów w taki sposób jak królobójstwo czy porywanie króla. Wtedy jeszcze nie. Do dziś te wydarzenia związane z porwaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego osnute są nimbem tajemnicy i nie wiadomo, czy samo porwanie nie było zainscenizowane przez samego króla Stanisława Augusta, żeby Bażan skompromitować, ponieważ wyszła z tego taka komedia, że trudno uwierzyć, że to mogło być naprawdę. W łonie generalności rodziło się także wiele nieporozumień. Najszerzej opisany przez księżną Sapieżynę został konflikt między jej mężem, księciem Józefem Sapiechą, a hetmanem Michałem Kazimierzem Ogińskim o dowodzenie nad zjednoczonymi wojskami litewskimi, które dopiero planowano utworzyć, także o coś, konflikt o coś, co jeszcze nie istniało. I tu cytat. Śmieszny spór kompetencyjny między dwoma generałami niezdolnymi do dowodzenia armią. Tak podsumował tą sytuację kurlandzki dyplomata Heyking. Jeszcze 2 lutego 1772 roku konfederaci na czele z francuskim generałem de Choisy podstępem zdobyli Wawel. Dwa dni później, kiedy ta informacja dotarła do Cieszyna, księżna Sapieżyna notowała w swoim pamiętniku. Wieczór, bal z tańcami in gratiam na podziękowanie Panu Bogu za wzięcie tegoż zamku, na której znajdowali się wszyscy marszałkowie i konsyliarze. Potem poszli do Wiomenila, tego francuskiego generała, gdzie czytana relacja o temże wzięciu. Stamtąd na sesję 7 lutego, czyli dwa dni później, cała kompania ich mościów zjechała na kolację do księcia wojewody Wileńskiego, czyli właśnie tego najbogatszego Karola Radziwiła, u którego pokazywane były różne sztuki elektryzacji, potem fajerwerki. Tymczasem krąg wojsk rosyjskich, a niedługo także i pruskich, zaciskał się.
od konfederatów zaczynali odstępować dotychczasowi sprzymierzeńcy, Austria, Turcja. Pierwsze wiadomości o porozumieniu się dworów austriackiego z pruskim, które przez poprzednie lata toczyły zażarte boje, między innymi o Śląsk. Wiadomości w sprawie stłumienia Konfederacji dotarły do Cieszyna przez Józefa Wybickiego, który był wówczas rezydentem przy pośle francuskim w Wiedniu 8 marca 1772 roku. Na marginesie mówiąc, jeśli już jesteśmy przy Wybickim, możemy jeszcze dodać, że ledwie kilka tygodni wcześniej właśnie w Cieszynie Józef Wybicki otrzymał awans na pułkownika. W połowie kwietnia, a więc już w następnym miesiącu, z Wiednia nadeszła wiadomość o planowanym pokoju między Rosją a Turcją i planami zupełnej rezygnacji Turcji z dalszego angażowania się w sprawy polskie. W okolice ściągało coraz więcej rosyjskiej armii. Jeden oddział w połowie kwietnia, wkroczył nawet do Bielska, czyli przekroczył granicę z Austrią. Tam doszło do potyczki z konfederatami, kilka osób zginęło, doszło też do sporych zniszczeń. Zaczynały buntować się zaciężne wojska na usługach konfederatów, którym przestano wypłacać żołd. Sytuacja zaczynała robić się napięta. Upadek Konfederacji wydawał się nieunikniony. W tym czasie, także w kwietniu, po połowie kwietnia z Cieszyna zaczęli wyprowadzać się pierwsi członkowie generalności, a niedługo później miasto opuścili także oficerowie francuscy. W połowie maja w Białej, a także w Bielsku zaczęły się już regularne aresztowania konfederatów, którzy jeszcze nie wyjechali, w tym marszałków Konfederacji, nieraz pod pretekstem ich zadłużenia. I te represje z czasem na przełomie maja i czerwca coraz bardziej się nasilały. 27 maja księżna Sapieżyna zanotowała w swoim pamiętniku: stan Konfederacji coraz być zaczyna smutniejszy. Z strony generała austriackiego Dalton coraz przykrzejsze obejście się, najcnotliwszych sakryfikowanie, filutów rozpełznianie się, oficerów osobliwie szycowskich dziwackie pretensje formujących hałas, prześladowanie, aresztowaniem generalności grożenie i tym podobne pełne przykrości zamieszanie. Trzy dni później księżna Sapieżyna opuściła miasto, przy czym samego księstwa cieszyńskiego nie opuściła jeszcze tak od razu, też bardzo się jej tutaj podobało, dlatego trudno było jej tak szybko się z naszym księstwem pożegnać. Także na noc wraz z mężem zatrzymała się we Frysztacie, gdzie zatrzymała się także większa grupa opuszczających Śląsk Cieszyński konfederatów barskich. Następnie konfederaci wzięli jeszcze udział w porannej mszy i wyruszyli w dalszą drogę. Dotarli jednak zaledwie do Orłowej, gdzie ponownie zatrzymano się na obiad u miejscowego szlachcica Ernesta Laberechta Bludowskiego. Zanim zapadła noc, księżna Sapieżyna z mężem zdołali dojechać zaledwie do Ostrawy, gdzie spotkali kolejnych znajomych, a wśród nich także samego Józefa Wybickiego. Także granice księstwa cieszyńskiego opuścili dopiero na trzeci dzień od wyjazdu z Cieszyna, kiedy wjechali do Opawy.
Nieco później Cieszyn opuścił także kurlandzki dyplomata Heiking. Po latach wspominał, cytuję: w czerwcu opuściliśmy Cieszyn i ku wielkiemu, śmiem twierdzić, żalowi tamtejszych mieszkańców, którzy wszelkimi sposobami okazywali nam swoją przyjaźń. Później wielokrotnie przejeżdżałem przez tę małą, brudną, źle zabudowaną mieścinę i nie mogłem nigdy oprzeć się pewnemu wzruszeniu wywołanemu wspomnieniem głębokich wrażeń tu doznanych. I proszę Państwa, zwróćmy uwagę na pewne typowe dla języka dyplomatów zwroty dwuznaczne. Przynajmniej mi się wydaje, że takowe występują w tych kilku zdaniach. Zwroty, z których można by wnioskować, że pan Heiking bawił się w Cieszynie faktycznie bardzo dobrze. Proszę Państwa, pytanie, gdzie w takim skromnym miasteczku zmieściło się tyle osób? W kilku miejscach można się spotkać z informacją, że członkowie generalności zatrzymali się w hotelu pod brunatnym jeleniem. W samych przytaczanych przeze mnie źródłach nie spotkałem się z taką informacją. Dyplomata von Heiking pisze o wynajmowaniu przez konfederatów pokoi i mieszkań, choć oczywiście nie wyklucza się to z tym, że mogli także mieszkać po zajazdach czy hotelach. Datuje się, że hotel Jeleń lub pod brunatnym jeleniem, oczywiście w formie zupełnie innej niż dziś, istniał już w połowie wieku XVIII. Na jednej z dwóch kamiennych tablic z wymienionymi najznamienitszymi gośćmi hotelu, którą właśnie tablicę Państwo widzą na załączonym obrazku, widnieje data 1748, a co ciekawsze, przy dacie widnieje nazwisko Fürst Repnin Ruskomendant. Przy czym, proszę Państwa, nasz Repnin, dyplomata, którego mają Państwo na obrazie, sygnatariusz pokoju cieszyńskiego, żył w latach 1734-1801, także miałby wtedy 14 lat. I proszę Państwa, tutaj chodzi o jego ojca, księcia także Wasylija Repnina, który w roku 1748 zmarł. To też była znamienita persona, opiekun cara Piotra III, naczelny dowódca wojsk rosyjskich. Przypuszczalnie przejeżdżał przez Cieszyn, wracając do Rosji po obradach pokojowych w Akwizgranie w kwietniu 1748. Zmarł 30 lipca tego roku, także jakoś zupełnie bezpośrednio przed tym musiał gościć właśnie w Cieszynie. Kaufmann w swojej kronice odnotował, że w tymże roku wojsko rosyjskie przejeżdżało przez Cieszyn przez cały miesiąc, a każdy dom musiał codziennie przyjmować 20 do 50 rosyjskich żołdaków. Zostając przy hotelu pod brunatnym jeleniem, w części opracowań można spotkać się także z informacją, że w miejscu dzisiejszego jelenia wcześniej stał zajazd pod Złotą Koroną i to właśnie tam zatrzymać się mieli ci wszyscy znamienici goście na czele z cesarzami Józefem, carem Aleksandrem czy księciem Józefem Poniatowskim w roku 1813. I tutaj ta informacja pochodzi od samego Kaufmana i Kaufman podaje właśnie taką nazwę pod Złotą Koroną. No i proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby nie chodziło o ten sam obiekt. To nie były dwa obiekty, do takich doszedłem wniosków, bo się nad tym zastanawiałem. To był ten sam obiekt, który po prostu zmieniał nazwę. Czasem się nazywał pod Jeleniem, czasem pod Złotą Koroną. A tutaj, proszę Państwa, na tym zdjęciu z roku 1860, powiększyłbym to Państwu, ale muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że tam, proszę Państwa, jest napis
Kamp Ratch na późniejszym Jeleniu. Być może w mieście w czasie Konfederacji Barskiej istniały już zajazdy pod Modrą Gwiazdą, o którym wiadomo, że spłonął po raz pierwszy w 1785 roku, a mieścił się za bramą frysztacką, oraz zajazd pod Złotym Kółkiem przed bramą Wysoką, czyli na dzisiejszym Górnym Rynku, który z kolei spłonął podczas pożaru w roku 1789. Prawdopodobnie goście wynajmowali także kwatery poza miastem. Tutaj wiadomo, że na przykład wojewoda bracławski Kazimierz Granowski wraz z żoną zatrzymali się w Bażanowicach. Jeśli poruszamy już wątek kwaterunku, dodajmy, że miejscowi hotelarze, restauratorzy czy kupcy i w ogóle całe miasto bardzo, ale to bardzo wzbogaciło się na pobycie konfederatów barskich. Jak niespełna 20 lat później wspominał kurlandzki dyplomata Heyking, tutaj mamy obrazek, bo to właśnie ten okres, około 1800 roku, tu nawet nie trzeba powiększać, chociaż najpierw cytat z Heykinga. Pozory zamożności, jakie Cieszyn stwarza dziś, czyli około 1800 roku, zawdzięcza on jedynie długiemu pobytowi Polaków trwoniących tu pieniądze i Francuzom bardzo dobrze opłacanym przez swój dwór. Także Alojzy Kaufmann zauważył, cytat, kilka rodzin szlacheckich przywiozło ze sobą znaczne sumy pieniędzy i wzbogaciło te dwa miasta, Cieszyn i Bielsko, zwłaszcza kupców i winiarnie, które znalazły najlepszą sprzedaż. I proszę Państwa, tak jak mówię, to jest akwarela, tak, z roku około 1800, ale jak już mam do pomocy kolegę, to może jeszcze powiększymy ten hotel na tej akwareli i tu Państwo zobaczą, że mam nadzieję, że Państwo zobaczą, że jest tam, nie ma napisu co prawda, ale jest jakiś zwierzak, który wygląda na jelenia. Także proszę Państwa, no wychodzi na to, że ta nazwa po prostu się zmieniała. Pewnym chichotem historii jest, że ledwie 7 lat później do miasta będącego siedzibą Generalności Konfederatów Barskich, do Cieszyna, zawitał wraz z innymi sygnatariuszami pokoju cieszyńskiego tak znienawidzony przez polskich patriotów Repnin. Uczestniczący w obradach przedstawiciele europejskich mocarstw także, podobnie jak konfederaci barscy, nie stronili od rozrywek, a pamiątkom po wielkim balu wieńczącym rokowania jest niejako współczesny nam Park Pokoju w Cieszynie. Zachowało się także wiele obiektów materialnych, medale, dokumenty, portrety i inne bardzo ciekawe rzeczy, na przykład tutaj chusta pamiątkowa z pokoju cieszyńskiego. A tutaj, proszę Państwa, jeszcze taki pamiątkowy mebel, tak zwany stół cieszyński, ofiarowany przez cesarzową Marię Teresę posłowi francuskiemu. Jest nawet krótka wzmianka na temat spotkania Repnina z księdzem Szersznikiem w Cieszynie. Ksiądz Szersznik zanotował w swoich notatkach: w czasie Cieszyńskiego Kongresu Pokojowego pewnego dnia znajdowałem się na wielkiej łące przed bramą wodną, gdy poseł rosyjski Repnin ze swoją świtą podążał drogą ku górom. Musiał przejechać koło mnie i spytał, w jakiej odległości są góry. Najmniejsza, najmiłościwszy książę, wynosi milę. Nie może być, odparł książę uśmiechając się i kręcąc głową podążył w dalszą stronę. Po pół godzinie wrócił i rzekł do mnie: miał pan rację.
Koniec cytatu. Więc pokój cieszyński jest pamiętany, jest wspominany, ma się świadomość tego, że coś takiego w Cieszynie miało miejsce i widać tu bardzo duży kontrast z właśnie pobytem konfederatów barskich i generalności Konfederacji Barskiej w naszym mieście. Może wynika to właśnie z tego, że po powstańcach nie zachowały się w Cieszynie żadne obiekty materialne. Przypuszcza się, że jakieś artefakty, na przykład obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej, patronki Konfederacji, mogły zostać złożone w dawnym kościele parafialnym, który jednak spłonął w roku 1789. Cytowany przeze mnie już współpracownik Gwiazdki Cieszyńskiej Ludwik Josek snuje wręcz przypuszczenia, że do braku jakichkolwiek pamiątek po Konfederacji Barskiej w naszym mieście przyczynił się sam Repnin. Ale jest to chyba mało prawdopodobne. Ale jeśli już jesteśmy przy Repninie, to na koniec jeszcze dwie kwestie drobne, takie już zupełnie na marginesie. Zauważmy, że innym swoistym łącznikiem Repnina z Cieszynem jest księżna Izabela Czartoryska. W tym miejscu, w muzeum, jej nazwisko bywa przywoływane bardzo często w kontekście utworzenia przez nią w 1801 roku muzeum, które rywalizuje z naszym cieszyńskim muzeum o miano najstarszego muzeum w Polsce. I proszę Państwa, ta właśnie Izabela Czartoryska była wieloletnią kochanką Repnina. To jest, proszę Państwa, obraz Jana Matejki Rejtan, który przedstawia Sejm rozbiorowy z roku 1773, także bezpośrednio po Konfederacji Barskiej. I tutaj, proszę Państwa, właśnie na balkoniku mamy pięknego Repnina, a po lewej stronie mamy jego piękną kochankę, księżnę Izabelę Czartoryską, założycielkę tegoż właśnie muzeum. A tak na marginesie mówiąc, to obecność Repnina jest tutaj ahistoryczna, jest wymysłem autora obrazu, ponieważ Repnin, jak Państwu powiedziałem, na początku Konfederacji Barskiej został zdymisjonowany i wówczas posłem rosyjskim w Polsce był Otto von Stackelberg. I proszę Państwa, rzecz ostatnia, ostatnia ciekawostka, wiążąca się również z podobizną Repnina, jest taka, że pewnie Państwo kojarzą, że kopie sygnatariuszy pokoju cieszyńskiego wiszą dziś normalnie w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza, a wśród nich wisi także kopia obrazu Repnina, czyli postaci, która naprawdę niechlubnie zapisała się w historii Polski, doprowadziła do pierwszego rozbioru i dalej prowadziła do upadku państwa polskiego. I dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawe, że do tej pory nikt nie zwrócił na to uwagę i nikomu to nie przeszkadza, zwłaszcza w kontekście tego, że swego czasu była wielka awantura o to, że wisiał tam obraz cesarza Franciszka Józefa, który musiał stamtąd zniknąć ze względu na to, że cesarz został potraktowany, zaszufladkowany jako zaborca. I tym optymistycznym akcentem kończę moją prelekcję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.